W tym roku wraz z mężem, dziennikarzem Marcinem Fedekiem, będą świętować 17. rocznice ślubu. Paulina Chylewska, 41 l. w rozmowie z Dobrym Tygodniem zdradza, że bliskość i szczerość to ich recepta na udany związek. Wychowują w miłości dwie córki. Stawiając na międzypokoleniowy dialog. Dobry tydzień, jaką jest pani mamą? Reklama Paulina Chylewska. Staram się spełniać w tej roli najlepiej, jak tylko potrafię. Dziewczyny rosną. Lena ma prawie trzynaście lat, Nina dziewięć. To są panny, które zaczynają żyć własnym życiem i do tego powoli się przyzwyczajam. Próbują się buntować, trochę, ale spokojnie. Radzimy sobie, śmiech. Dużo z nimi rozmawiamy tłumaczymy, co jest dobre, a co nie. To bywa bardzo trudne, więc wtedy po jakimś czasie wracamy do tematu. Na szczęście udaje nam się na tyle łagodzić wszelkiego rodzaju bunty, fochy oraz nieprzewidziane sytuacje. Że nasze relacje prawie w ogóle na tym nie cierpią. Rozmawiając z córkami, przypomina pani sobie siebie i swoich rodziców? Pewnie, że tak. Moje dzieciaki brały ostatnio udział, w warsztatach wokalnych. Śpiewały na nich piosenkę, w której padają teksty często wypowiadane przez rodziców. Nie, zaraz, tylko, teraz. Dlaczego? Dlatego wykrzyknika apostrof albo dlaczego nie? Bo nie wykrzyknika apostrof. Zdałam sobie sprawę z tego, że te słowa słyszałam przed laty i teraz sama z nich korzystam. Przypominam sobie w takich chwilach mamy, która strofowała nas, goniła do nauki i widzę, że postępuje podobnie, choć czasy się bardzo zmieniły. Dzieci dziś żyją inaczej niż my, będąc w ich wieku. Na pewno jednak staramy się wpajać im pewne wartości, które wynieśliśmy z rodzinnych domów. Jakie to są wartości? To rzeczy proste i absolutnie uniwersalne. Uczymy, córki, żeby nie krzywdziły innych, były dobre dla ludzi. By myślały o sobie, ale nie w egoistyczny sposób, a w taki, który jest empatyczny w stosunku do bliźnich. Staramy się pokazywać im, co jest ważne w dzisiejszym świecie bardziej, a co mniej. Pilnujemy tego na co dzień, w zwykłych sprawach, chwilach, gestach. Kontroluje pani to, co dziewczynki oglądają, czego słuchają? Tak, staram się nad tym panować. Mamy taką umowę, że jak. Chcą coś obejrzeć, to muszą mi o tym powiedzieć. Konta w mediach społecznościowych posiada tylko starsza córka, z zastrzeżeniem, że jedną z jej znajomych jestem ja. Nie ingeruję jakoś nadmiernie w to, co zamieszcza, żeby nie robić jej tak zwany obciachu. Ale trzymam rękę na pulsie i sprawdzam, co tam się dzieje, bo wiem, z czym to się może wiązać. Często na ten temat z nią rozmawiamy. Staramy się przekazywać jej informacje na temat tego, jakie niebezpieczeństwa czyhają w sieci. Uważam, że to podstawa odpowiedzialnego rodzicielstwa. Czytaj dalej, na następnej stronie.